skończymy już szybciej. Będzie to bajka. Na chwilę obejrzycie bajeczkę. Pod tytułem Przyjaciele. Macie na pewno też jakichś przyjaciół, prawda? A takim największym naszym przyjacielem jest kto? Pan Jezus. Piękny właśnie. A zobaczcie, jak tu ci przyjaciele się zachowali. Jest to bajka Ignacego Krasickiego. Jest to bardzo znany człowiek w naszym kraju. Żył w czasach ostatniego naszego króla, Augusta Poniatowskiego, i brał udział w obiadach, tak zwanych obiadach czwartkowych. Na pewno nie słyszałam. Co to puszczało? Nie wiem, ja nie słyszałam. Na pewno twoje nóżki stuknęły, co? Nie? No może coś stąd. Słyszałam. No, bo wiesz, przygotowują się aktorzy do występu. I może troszeczkę hałasują. A ten autor, Ignacy Krasicki, był, wiecie kim był? Księdzem, a nawet biskupem. Także staram się pisać coś takiego, co zmieni trochę postępowanie ludzi i trochę się ludzie zastanowią, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być dobrym. Zaczynamy? Tak. No pięknie. Zajączek jeden młody, korzystając ze swobody, pasł się trawką, ziółkami, w polu i ogrodzie. Z każdym wzrostem. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich był przyjacielem. Raz, gdy wyszedł w świtaniu i bujał po łące, słyszy przerażające głosy trąb, psów, szczekania, trzask wielki po lesie. Stanął, słucha, dziwuje się. A gdy się coraz zbliżał, ów hałas wraz z rogi, zając w nogi, spojrzy się poza siebie, aż tu psy i strzelce stworzą wielce. Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił. Spotkał konia. Prosi go, iżby się użalił. Weź mnie na grzbiet i nieś, koniku kochany, bo psy mnie gonią. A koń na to? Nie mogę. Ale od innych pewną będziesz miał załogę. Jakoż wół się przydarzył. Ratuj, przyjacielu. Ratuj, bo mnie psy gonią. Zjedzą mnie najpewniej. A wół na to? Takich jak ja zapewne niewielu znajdziesz, ale poczekaj i ukryj się w trawie. Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię, a tymczasem masz kozła, co ci dopomoże. Co ja biedny zrobię? Kto mi tu pomoże? Może faktycznie, jak ten wół mówił, kozioł mi pomoże. Koziołku kochany, pomóż przyjacielom. Wszyscy mnie gonią, zjedzą mnie pewnie. Żal mi cię, nie wozę, ale cię grzbietu nie dam. Twardy, nie dogodzi. Oto, gdy u miasta owca daleko chodzi, będzie ci miękko siedzieć. Owca rzecze. Ja nie przeczę, ale chodźcie, uniosę pobiedny manowce, przy dogonią i zjedzą zająca i owce. Uda się do
cielęcia, które cię tu pasie. Pomóż mi, cielątko, wszyscy odmówili. Co ja zrobię? Jak mam cię wziąć na się, kiedy starsi się wzięli? Ciele na to rzekło i uciekło. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Smutna to była bajka, ale prawdziwa. Przyjaźń sprawdza się tylko w trudnych sytuacjach. Poznajemy przyjaciół w nieszczęściu i biedzie. Potem, kiedy nikt nie stał tam u siłikowej pomóc i przyjął zjadłe. Tacy to byli przyjaciele, ale wam życzę lepszych przyjaciół. A głównie pamiętajcie o naszym największym przyjacielu, jak ty już mówiłeś, to jest Pan Jezus. On nas nigdy nie Mądry zając.